Ależ Chyba. Owszem. Poczekajcie chwilę, jeszcze ustawimy wam bonus pewien. Moi drodzy, będą musieli zaatakować ten budynek, wiecie? Czerwoni tu są, tu mają respa, atakują ten budynek. To jest na razie taka prosty scenariusz. Muszę dać muzykę. Oczywiście. This is war. Mgłę. Mgłę i burzę z piorunami. Dobra, dobra, zaczynajcie. Patrzcie, tędy będą wchodzić. Czy czerwoni też na jednego granata są przecież? No tak, jak się... A, poszły granaty na górę, patrz. Tak, tak, tak. Eru i Patryk, patrz jak Kane wchodzi, patrz jak Kane wchodzi górą. Ale przecież, Eru barbaru, dobra. Ale się patrz. Triple kill, pozamiatani czerwoni tych mają. Dobra, koniec, nie? Nie, jeszcze umiarkowany został. I zginął. Tutaj w nagrodę dajemy kozy. Macie kozy w nagrodę. Czyńcie z nimi prawidłność. Co dostanę za Ace'a? Kozę. Nic kurde, kozę dostajesz. Kurde. Ej, no nie strzelajcie się, kurde Bartek. Zrespiłeś się, to koniec, no. A w ogóle tego respa niebieskim trzeba przestawić gdzieś indziej. Bo oni się respią w trakcie walki jeszcze. No i co, i patrz, i mamy tą lokację spieprzoną, bo... Bo jest ten. Można spróbować jakieś... Tych wiesz, bo są te czaszki wszędzie, ja nic nie widzę przez te czaszki, nie? Ale to co, daje jakiś może inny budynek. A nie chcecie się zamienić stronami? Pięć z zapierami. To nie ma większego sensu, jeden budynek, naprawdę są. No dobra, to damy coś większego. Co dajemy większego, Reaper? Chcesz tam, tam gdzie ty mówiłeś, te? No można, bo tu są, widzisz, te kopuły takie, można przy tych kopułach. Przy kopułach mówisz? No tutaj. Widzę, dobra. Przestawisz respy? Tak. Dobra, ja zobaczę co przy tych kopułach, ale wiesz, to całe kopuły to tak... Chyba, że gdzieś damy... Nie wiem. No tu jest dobry teren, powiem ci, przy kopułach, żeby się strzelali. Są, jest nierówno, o, co chwilę reklamy, co 15 minut, co pół godziny są reklamy. No nie wiem, to można... No nie wiem. Coś wymyślę. Musisz wymyśleć teraz, jak, co powinni zrobić w środku. By się dało otwierać te kopuły, bo fajnie. Bo w sensie ich, do nich się chyba nie da wejść tam. Też. No i się otworzyć nie będzie dała. Nie, no da się do nich wejść przecież, jak się nie da otworzyć. No nie, no one są pozamykane przecież. No nie, no przecież drzwi mają. Ale je się otwiera? Jasne, że się drzwi otwiera, no jak nie. A, no ale nie, po co, przecież nie chcesz chyba podboju kopuły zrobić. No nie, ale to patrz, na przykład jeden spawn tu. A drugi w kopule naprzeciwko i się kurde biją. Ale nie, bo się będą bili. Właśnie o to chodzi, żeby była szybka akcja, bo jak się będą bili, znów strzelali, to pewno tych czaszek, wiesz, coś gówno widać na tym ekranie. Nie wiadomo, kto wygrywa, kto przegrywa, nie? Dobra, niech mają tą bazę, nie? Ale ich jest za dużo, na za mało ich jest jednej drużyny na tą bazę, tak? Ha. Można ich gdzieś skitrać, nie? No jakiś taki teren, żeby był taki... Można by coś było zbudować, ale nie chce mi się trochę budować. No Boże, jak ja zbudowałem jakieś bazy na tym, no, masakrę, co przypomnę. To też jest, nie masz tu jakiejś wiochy takiej, żeby było kilka budynków? Wiochy i kilka budynków. Mamy się odradzać? No, znaczy możecie się odradzać, ale my się zastanawiamy, gdzie was wsadzić, nie? Na jaki teren. Popatrz, tu są takie te, tu błyska. Gdzie? No widzę. Ja tam bym tutaj dokończył jeszcze drugą stronę, najpierw dał na bronią. Chociaż to jest dobrze, wiesz co, weź te respy. W stronie bardziej się powiedzie. Czekaj. Przestawiłem czerwony, gdzie jest niebieski schował? Skasowałem go? Czekaj. Na mapie, nie jest, na mapie. Dobra. Dobra. To przestał go. No to czekaj, no ale dobra, ale oni gdzieś musieli zacząć, a ci się muszą co, obronić? Czerwoni nie, się tu obronią? Możesz się bronić?
A to są takie połączone budynki, to nie bardzo jest jak bronić, powiem ci. Czekaj, wycofamy tych niebieskich gdzieś na bok samochodem, niech se podjadą. Okej. Czemu nie bardzo jest jak się bronić? Tu są mury dookoła. Tu są jakieś ten... wsadzimy do tego. Wsadzimy do budynku jakąś skrzynkę. Żeby gdzieś dobiec? Jak myślisz, Reaper? No można coś takiego zrobić. Można, że... na przykład oni muszą bronić jakieś na przykład skrzynki. Nie mogą dać dopuścić im do niej dojść, a jak oni wezmą na przykład... W skrzynce może być żółty smoke. Jak go wyjmą i rzucą, no to wygrali. Jak dobra, możesz taką skrzynkę postawić? Tak, tylko ja tu kładę im, zostawiłem na respie i już rozkradli. No co za cygany w ogóle. Ludzie, jak wam coś kładziemy, jakieś kłady albo coś, to nie odjeżdżajcie tym z miejsca, bo to przygotowujemy, żeby była akcja. Wy już się strzelacie, już tym odjeżdżacie gdzieś i zabieracie. Rozjebiecie, to będzie czas znów spawnować. To ja już tę skrzynkę ogarniam. Czekaj, w którym budynku byś chciał na przykład? Powiem ci jedną skrzynkę gdzieś postaw, no nie wiem gdzie ją tu. Skrzynkę. Wiesz co? Że w tym takim rozwalonym, tak gdzie taka... Tak, jest... właśnie patrzyłem na ten rozwalony. No to dobrze. Ale nie na piętrze, na dole. Nie, na dole. Ale tam z tyłu na dole, wiesz? Z tyłu na dole? Okay. No. Żeby nie dało się kampić na tą skrzynkę, gdzieś tu, wiesz gdzie? Nie wiem, nie da się pingować. To czekaj. Zobaczymy, widzisz skrzynkę? Widzisz tą skrzynkę? Widzę, dobra, to jest. Postawiam tam, gdzie chcesz, to ja tylko... Postawiam. Nie, właśnie tam myślałem, wiesz, właśnie okay. Patrzyłem dokładnie w to miejsce, tak. Byś ją został. Co się z nią stało? Czemu się zepsuła? Nie wiem, postawię jeszcze jedną, wiesz? A wsadzisz tam smoka? Tak. Czyszczy smok. Jaki kolor? No nie wiem, weź żółty smok. Żółty smok. Ale trzeba ją jakoś oznaczyć, tylko nie wiem jak... Da się jakieś flagi dawać? Nie wiem, stwórz? Czy cele jakby... Nie, są obiekty, wiesz? Stwórz. Independent. Są obiekty takie jak flaga, wiesz? Pozostałe obiekty, ładunek śmieci, bazar flagi, jest flaga. Kolonia Altis, o. Przerzuci mi ktoś na tę się dobę, na tę do teamu B? Jest, widzisz tą flagę? Mhm, ale to ona tak to oddalona, to może tak o, albo o właśnie, tak na tym. Na dachu ją postawiłem, nie? Mhm, tak ją, czekaj. Kolonia Altis, o, co tak jeszcze? Nie wiem, może USA, jakieś parę flag może tutaj. Ale USA nie wyszło. No będzie jedna. Nie, jest tu jakaś... Burger Kinga promocja. Może masz? Jakiś masz? Nie wiem, jakiś redstone. Zwykły masz, to nie to troszkę. A proporcze. O jest, pomarańcz, czekaj, ta będzie, tą ładnie widać. Wiesz? Dawid, dobrze wpadłeś? Dobra. Zostawili tylko... Jestem, już jestem. Dobra chłopaki, słyszycie mnie wszyscy? No. Dobra, akcja jest taka. Czerwoni, widzicie, macie taki budynek rozwalony z flagami na dachu, nie? Nie wsiadajcie z wykładów jeszcze. Widzicie ten budynek z flagami? No, tak. W tym budynku jest skrzynia i w niej jest smoke. Jak drużyna niebieska odpali tego smoka, rzuci nim o ziemię, to przegrywacie. Musicie go bronić. Oczywiście po jednym życiu macie, nie? Ja wam respa przestawię na tył teraz. Jakbyście się zrespili, to czekajcie tam, gdzie żeście się zrespili. Na boisko wam dam. Albo do środka budynku. Czajcie, o co chodzi? Czemu ich jest tylko czterech? Kogo czterech? No tych czerwonych. A, nie, no pięć jest jeszcze Robin. Gdzie on jest? Na respie ich czerwonych. Aha, dobra. Halo czerwoni, słyszycie o co chodzi? Czajcie? Mamy no, bronić się po prostu, tak? Macie bronić tej skrzynki, jak oni wejdą i ten. Ale musisz go nam jakoś zaznaczyć. Macie go zaznaczonego flagami, no podjedziecie to zobaczycie. On jest w środku tej miejscowości. Musicie zrobić rozpoznanie z odległości, gdzie są flagi na dachu. Je widać, bo ich jest 4 czy 5. O, i Zeus uderzył. O jest, zawalił budynek, co za leszcz. Jest ta wieża. Czekaj, jest skrzynka. Jest? Ona jest, patrz, jak jest skrzynka, fajnie. No dobra, skrzynka powinna jeszcze funkcjonować.
Mimo tego, że budynek się zawalił, ale flagi ciągle są nad nim. Fail. Dobra, a wy niebiescy musicie, z której strony możecie, z której chcecie strony możecie podjechać tam? I ten, ja wam jeszcze znacznik na mapie zrobię, żebyście widzieli w ogóle, gdzie to jest. Czekaj, znacznik na mapie im damy. A ja już mogę stworzyć misja, uwaga, też. Flaga, tutaj. Dobra, kiedy jakiś start? Czekaj, jak się daje ten? Nie wiem, ja robię już kolejną misję tutaj dalej trochę, wiesz? Powoli przygotowuję. Za sekundę, jeszcze tylko wam chcę oznaczyć na mapie, gdzie to jest ten cel wasz. Cel. No jest oznaczony. Macie na znacznik na mapie? Krzyżyk. Niebiescy widzą? Krzyżyk, a czerwoni. Tak, mamy. No dobra, to a, na tym czekaj, krzyżyku jest ta skrzynia. Musicie wbiec, wyciągnąć z niej smoka i go odpalić. A czerwoni niech kurde wrócą do środka, bo żeście się już na nich skampili leszcze, kurde. Co za ludzie. Myślą, że są fajni. Co to za kity? Przecież oni nie dojadą na tych kładach do nich. No dobra, wszyscy są gotowi? Tak, dajesz. Czemu tak. Nie dojadą na kładach? Jak czemu nie dojadą? No bo tamci już na nich kampią, przecież oni z odległości wezmą. Dobra, odpalasz tego Zeusa? Na piorun. Na piorun. Dobra, go, go, go! No i co robią niebiescy? Idę, jadą. Puścisz muzykę? Albo czekaj, ja odpalę muzykę. To puść ty. Aha, no kurde, ząbek mamy zrobił. Czyli postanowili się trzymać w grupie, taki plan. Jadą. Stary, patrz jak jadą przez gaj oliwny. Przez ale gaj już oliwny. Kurde, Robin Pai już, stary. Ząbek drzewo, ząbek drzewo. Gadasz, czekaj, idę go zobaczyć. Co za ząbek? Wysiedli składa, nie mają... Rozwalili koło sobie. Boże. Dobra, tu chłopaki jadą bokiem. Dobry plan mają, powiem ci. Już pnęli w drzewo, ale kurde, z respy już było. Mało. No nie, no, nie wiem, co mi ci będziesz pomagać. Przynajmniej by doszli. Patrz, jak jadą. Jadą? Wysiadają taki chyba plan. Składów od tyłu. Co na to Zolcix? Zolcix chyba nawet nie wie, gdzie oni są. A Robin Pai może... patrzy w dobrą stronę. Ale jest w gównianej pozycji. No. No to ja idę robić misję. Dobra. Dobra, niebiescy wysiedli, a Ruban prowadzi z tego co widzę. Ciągle mi brakuje, ich tylko czterech ich widzę. Ktoś zginął z niebieskich? Nie wiem. A nie, ząbek i... dobra, ząbek i Patryk są na tyłach. Jak tam Robin? Robin na nich czeka, ale on nie wie gdzie oni są. Coś powiem ci, że słabo. Mam nadzieję, że nie stream huntują. Dobra, Eruban prowadzi ich zboczem. Dobrze kombinuje. Robin Pai ich szuka. Coś nie może ich znaleźć, powiem wam. I to samo Zolcix. Robin Pai od tyłu próbuje ich zajść. Ząbek skraca i to będzie jego śmierć, coś czuję. A, już go Zolcix już go powinien widzieć. Widzicie Zolcixa? No, on już go widzi, on już ich widzi. Czym się ten mapę całą K? Nie, którym tam było, żeby usunąć mapę? Co? Jak usunąć mapę? No, możesz do instrukcji zajrzeć szybko? Patryk został zabity. Zolcix zabił Patryka, jeszcze ząbek został. Co chcesz? No, ukrycie całego interfejsu. A, ha? Czekaj. Interfejs. Czekajcie, Robin Pai? Zachodzi ząbka. No, cały interfejs jak schować. Tam są cztery klawisze. K, O i coś jeszcze. Dobra, są tutaj. Patrzcie, to jest ząbek. Chowa się za śmieciami. A Zolci... dobra, ale oni marnują czas, bo oni na samego Robina. Nie rozumiem, czemu ci tak wolno idą. Dobra, Erubarn idzie. Nie wiem, co tu chłopaki kompletnie robią. Czemu oni się tak skampili na tej górce? Zamiast atakować. Ząbek, nie giń. Przecież Robin Pai go widzi, kurde. Na 100% go musi widzieć. Nie no, nie widzi go, bo się cofa. Wpadł w kamienie.
Zolcik strzela do rozątka, patrzcie jaka strzelanina. Tam siedzi w krzakach. Robin Pai zachodzi ich wszystkich od tyłu, a oni tu powoli atakują. Dobra, Erubarn. Gdzie jest w ogóle północ? Erubarn od zachodu podchodzi. Jakiś GPS tu powinien być, wiesz? No i ząbek zginął. Ząbek zginął, Zolcik zabił ząbka. To tak się musiało skończyć. Problem jest taki, drużyny czerwonych, że Robin i Zolcik są na tyłach teraz. No to nie taki znowu duży problem, tylko że nasi się nie ruszają. Znaczy nasi niebiescy, jestem za tymi, co atakują. Wiesz co? A ja nie mogę skasować ich ciał, nie? Puszczę jeszcze muzykę dynamiczną. Kurde, przygotowałem misję kolejną. Przygotowałeś misję kolejną? Aha. To dobrze. Coś w tym stylu, jak to dobra, jest. Dobra, Erubarn się przesuwa. Ale on ich wymija, ale on ich wymija. Dobra, i czwórka chłopaków przy tym. Juber i Erubarn, będzie strzelanina. Tak, Erubarn dostał. Kurde, Kane zabił Erubarna. Już tylko trzech niebieskich zostało i to takich, że oni się chyba boją iść do przodu. Zolcik i Robin, ja nie wiem co oni robią na tyłach. Ale zdecydowanie nic stamtąd nie ustrzelą, jeśli nie zaczną się ruszać. Dobra, unit z budynku. I umiarkowany z Bartkiem podchodzą. Ale dostali serpega, kto im odpalił? Erubarn! Co on zrobił? Się, wróć tam na respa i stój. Gdzie Erubarn jest? No. Ale to mogliście to napisać, czy coś? Przecież mówiliśmy, że każdy ma po jednym dedzie. Nie. Że się biorą kłady. Wam nie powiemy, nie wsiadajcie na żadne kłady, ani nic. Zostawcie to. Dobra, umiarkowany strzela, dobra. Bartek padł, został tylko umiarkowany i unit. I są otoczeni. No Kane widzi, zaraz zobaczy umiarkowanego. Widzą się. No i kurde, Kane rozwalił kolejną osobę, umiarkowany już tylko unit został. Już tylko unit, ten Kane powiem ci za dobrze zabija. Juber wie gdzie on siedzi. Czemu Kane strzela do Jubera? On go chyba nie ma zaznaczonego. Dobra, tylko unit. Widzi go, czy go nie zobaczy? Patrzcie na to. Zobaczy go, czy go nie zobaczy. Kane'a. Dobra, Kane padł, ale Zolcik od tyłu podchodzi, zaraz go będzie miał od pleców. Śmielej Zolcik. Z pistoletu unit dostał, z zwykłego chyba. Dobra, koniec! No dobra, mają się respić? Tak, na nowych lokacjach nie się respią, ale niech nie biorą jeszcze nic, niech się nic nie rusza. Dobra, respcie się na nowej lokacji. Co ty im tu zrobiłeś? Trzy kłady i bazę, tak? A drudzy co mają? Mają jakby, jest tutaj specjalna... Czekaj, co flagę... Strefa specjalnej troski. Tak. Jest specjalny ładunek, on jest w tej terenówce obok budowy i muszą dotrzeć czerwoni do niego, osłonić go. Czekaj, później... specjalny ładunek gdzie jest? Terenówka obok budowy, w tym mieście, przy wybrzeżu. Ale oni się tam respią, to jak oni mają dotrzeć no, do niego? No ale to na piechotę i idą z miasta, to jest parę metrów. To aha, dotrzeć. Tu widzę terenówkę, no. Oni z tej bazy na kładach muszą podjechać tam, zgarnąć ładunek i dostarczyć go do strefy, gdzie będzie czekał już na nich. Ale jeszcze raz, bo nic nie zrozumiem. Czerwoni co mają zrobić? No mają osłonić ładunek, czyli jakby zabić wszystkich niebieskich, nie dopuścić, żeby on został zabrany jakby, nie? Mhm. Niebiescy mają go wziąć i dostarczyć do strefy tam na mapie, na wschód masz, gdzie czeka już na nich specjalny człowiek.
Gwałciciel. Kurde, gwałciciel. I który ma odebrać Ja nic nie zrozumiałem, ale zaraz to zobaczę. No, tak prosto mówię. Ale czy to jest tak, czy to się z automatu, jak oni go dostarczą, to będzie gotowe? Nie, no, ale to my przecież widzimy. Myślałem, że to uskryptowałeś. No nie, no to na takie rzeczy też. No rzeczywiście, jest samochód, jest terenówka. Czyli jeszcze raz, ci mają bronić tej terenówki, to nie mogą jej kół przestrzelić? No nie, no bo to takie średnio będzie. To co wtedy? Średnio takie RP będzie. No ale jak oni, a tamci jak będą uciekać nią, to oni im przez koło przestrzelą tak czy siak. I będzie koniec misji, bo co zrobisz? Będą z kołami rozwalonymi. No to dobra, to... Trochę to tak wykombinowałeś, że jak zaczną się bić przez tej terenówki, nic nie zostanie. Panie Majcze, ale to jak Bell Stridera, to znowu nie będzie możliwości, żeby oni go później odbili jakoś, żeby się strzelali. No to jak ty byś to ten... Ja nie wiem, ja nie, się zastanówmy się. Możesz zrobić łódkę z kokainą. Tak sobie wyobraźmy, że będzie łódka z kokainą, tak. Dobra, to będzie łódka z kokainą. I łódki tak szybko nie rozwalą. I to wszystko przesunę do tu. W porcie łódka z kokainą. I po prostu zrobimy tak, że niebiescy muszą odpłynąć łódką. Albo ich zabiją wszystkich i odpłyną, albo coś wykombinują i odpłyną. Albo tutaj muszą dostarczyć łódkę do portu, w sensie tego. Ale to oni jako już odpłyną, to i tak odpłyną, wiesz? No ale to na przykład oni mogą jeszcze ten czerwoni pokombinować i spróbować na ich tutaj czekać coś. Gdzie, na którym porcie, gdzie jest port? No tutaj na wschód, na wybrzeżu, będziesz na mapie miał człowieka i taką znacznik taki. Na wschód? No, na mapce popatrz. A, widzę człowieka, no. No i na przykład tu. I w sumie ja też dam jakieś kłady tutaj do miasta. Kokainowy baron. I na przykład do niego muszą dostarczyć tą kokainę. Dobra, ale do kładów mogą dopiero użyć jak im ten, jak... Kim zwieje... Jak im łódka odjedzie. Ale oni już nie będą żyli pewnie wtedy, do tego czasu, tak mi się wydaje, że oni się wybiją. A kto teraz bronił, a kto atakował? Czerwoni, niebiescy atakowali, nie? Tak, tak. No dobra. Ponton czy ponton szturmowy? Ponton im tam daj, szturmowy to chyba będzie z działkiem. Nie, to będzie przygoda RPG, moi drodzy, RPG. Kokainowi baroni. Kurde, fajnie by można było, mówię, jakby się to dało save'ować, to być można było taki scenariusz po całej mapie porobić, nie? No i tak. Później, wiesz, odpalasz live'a i tylko mówisz tu. A tak w ogóle to się da kilka punktów spawnu zrobić. No miałem właśnie tylko. No dobra, Kane, to leć, to ale to możecie tam znaleźć sobie kogoś do drużyny. Tylko kurde, to jest tak do dupy. Tori by kogoś znalazł i podał hasło i tak dalej. Zawodowego, to wam zawodowego przerzucę i się z nim dogadajcie. Czemu ja ich nie słyszę? No bo nic nie mówię na razie. Tylko tą łódkę by jakoś tak dało, bo oni, że jak oni na nią wsiądą, to oni ich nie wystrzelają. Wiesz, o co chodzi. Oni ich nie wystrzelają. Bo... No nie wiem, no moim zdaniem oni i tak tą łódką, jak zanim do tej łódki dojdą, to już się muszą wszyscy pozabijać, wiesz? A gdzie ta łódka jest, bo nie widzę? No przy brzegu tutaj stoi. O Boże, a tu w porcie ją daj, fajnie. W porcie? No jak? Zepsuło się. Dobra. Tak będzie stała, o. No. Czekaj, tak ją, o jeszcze, o. Utonęła trochę. Już jest. Wejdaj może dwie, co? Dwie? No. Może drugą jeszcze tak nam, żeby... Czekaj, ja je podpiszę. Czekaj, krzekaj, krzyż. Komin hotel. Ja tu wszystko to oznaczę, wiesz? What the fuck? Jest flaga Jamajki? Nie wiem. Nie ma. Dobra, ja im tu zaznaczę. Co ty zrobiłeś? Nie wiem, tutaj to jest. Uwaga. Robi, cofaj się, albo się zabij. Kokaino. Ej, dobra, mam 4 osoby. Kokainowa łódka. Dobra, zaznaczyłem kokainową łódkę. Widać to? To na czerwono. Kokainowa łódka. Dobra.
Kokainowy baron. To trzeba im powiedzieć jeszcze, co muszą robić. Dobra, czekajcie, bo ustawiamy zasady RPG, to co, zawodowy nie gra z wami? Nie, 4 na 4. Ja mówię, że wejdzie zaraz. To kto ma 4, bo już nie wiem. 4 na 4, bo my mamy teraz 4 tylko. No to może być 4 na 4, kurde, to będzie lepiej. To powiedz im to. Czemu nie mają 4? A nie mieli 6 w ogóle? Nie wiem, ale ktoś tam poszedł i ktoś poszedł. Nie wiem, gdzie. To weźcie grajcie 4 na 4, jest was porówno. Tylko niech niebiescy wejdą do jednego składu i czerwoni też do jednego składu, bo się powystrzeliwujecie nawzajem. A no macie właśnie, miejsce. To jest nawet lepsze teraz, nie? Bo jest po 4 do składu. No. A czemu oni wyszli? Aha, bo oni muszą zrestartować, żeby skład wybrać. No tylko do lobby to jeszcze. Dobra. Kokainowa łódka. A tu się gdzieś da opis misji zrobić. Czekaj, ja zrobię misję. Gdzie to się daje? Trening, przebieg sen. Nazwa scenariusza. Dobra. No czekaj, to jeszcze kokainowa jakieś... draseczka. Janusz Mechanic and Reaper. Nazwa scenariusza się zrobiła, wiesz? Kokainowa draseczka. Jest po prawej stronie się napisała, widzę, czekaj. Oluję. Ale gdzie to będzie? Na mapie wyświetlonie? Kokainowa łódka, kokainowy baron, dobra. Odprawa, jest odprawa, czekaj. Tytuł? Kokainowa draseczka. I to jest dla niebieskich i dla czerwonych, dobra. A tu można mapę dać, wiesz, na Altis. Jakie to jest miasto? Weź mi powiedz, Kalitea, tak? Aha. Kalitea. Okej. Okej. Drużyna niebieskich... Nazwę... Czekaj, muszę... Niebieskich diabłów z gangu Peddingerów dowiedziała się o planowanym prze... Jak się pisze przerzucie? Przez dwa... RZ, przerzucie. C-I-E. RZ. Przerzucie? Przez dwa RZ? Nie, jedno. No właśnie tak mówię. Przerzucie. Tak się pisze przerzucie? Nie wierzę w to, że tak się pisze przerzucie. Czekaj. RZ, E, C-I-E. Przerzucie, naprawdę? Aha, nie, Boże. Przerzucie chyba jest... Przerzucie. Drugi rzecz kropka, przerzuć. Co ja mówię. No dobra, o planowanym przerzucie kokainy dla barona. Zadaniem niebieskich jest przejęcie. What the fuck? Przejęcie motorówek. Przejęcie co najmniej jednej przez motorówki. RZ2. Przez 2 RZ naprawdę? No. Kurwa, no to co mi mówisz? No to mówię, że dziwnie wygląda. To co mi mówisz w przerzucie? Kurde. Czułem, że przez... No to było na początku, mówiłem, że 2 RZ. Zadaniem niebieskich jest... Jasne. Przejęcie co najmniej... A co najmniej się pewnie pisze osobno, co? Nie, razem się pisze. Co no to dobrze. Co najmniej jednej motorówki i dostarczenie jej... Baronowi. Dobra. Ten baron ma budkę swoją, billboard. Stary, zrobiłem odprawę, tylko nie wiem gdzie to się pisze. Ej, chłopaki, zobaczyliście odprawę, czy coś takiego? Bo zrobiłem. Bo właśnie odprawę musimy na mapie włączyć, panowie. I, a zadziała wam ta mapa na odprawa na mapie? No, zdjęcie jest beznadziejne, działa. Tylko coś widać. A nie no, zdjęcie to jest go poglądowe, nie? Siema wszystkim. Tylko, że oni padną, wiesz, ty tą misję ustawiasz przez pół godziny, a oni to w 5 minut padną. To powiem mi, co, mamy startować już? Nie no, czekajcie sekundę. Co, jak sobie wezmę łódzkie, sobie popływam. Nie, bo wy nie możecie jeszcze, bo wy o niczym nie wiecie jeszcze. Dobra, weźcie się ustawcie czerwoni gdzieś, bo niebiescy zaraz ruszą i będziecie mieli, kurde. Na środku mola będziecie stali.
Może od razu zniszczymy łódki. Nie możecie zniszczyć, bo w nich jest kokaina cen drogocenna. Nie rozumiecie RPG klimatu? Trudniej pali się na skałach kampi. Dobra, tak. Możemy zaczynać? No chyba tak. Czekaj, bo dobra, pogoda zmienię. Czemu miły pod wodą? Jeszcze nie. Czekaj, pogodę zmieniam, wiesz? A bez deszczu jeszcze weź deszcz, bo jak tak jest słonecznie to... Okej, post-processing. Czarno-biały. Dzięki Bogu. Co wy na takie Boże, kolory? Widzisz na czarno-biały, czy nie? What the fuck, to nie, to takie... Lata to już jest za szaro. Może śródziemnomorski daj klimat. Daj połowę, co z tego to jest. To są lata 70, dlatego są odcienie brązu, wiecie? Vintage tak zwany. Vintage, dokładnie. Kokainowy... A ja się czuję, jakbym był teraz naćpany, wiesz? Tak jak Double Rainbow! Przyspieszenie czasu jest zajebiste, czekaj. Tam razy 60, patrz. A to słońce Toskanii. No dobra. O, tęcza ja jest, stary. Brakuje. Czy ja zrobiłem pauzę? Puśćcie Stop in the Name of Love, będzie idealnie. Dobra, ja to usunę. Pomin czas. No dobra, moi drodzy, możemy zaczynać? Co tam jeszcze, Reaper, robisz? Nic. Dzięki za siłownię. Ale to może te kolorki takie normalne, co? No ale co, nie podoba ci się vintage kokainowy? Jest, kurde, popatrz. No dobra, no niech będzie już tak jak ty. Widziałeś, kurde, bossa narkotykowego na wybrzeżu? No widziałem, pokaż jak on wygląda. No patrz, kurde, jaki ten gangsta. Co mu stary kepsa postawiłeś? To ty, ja tu ja czekam, myślę, że ten... Cierpliwią. Wiecie, to jest zjebane, bo my specjalnie was spawnujemy w nowym miejscu, bo w starym miejscu są czaszki i nie widać nic, a wy się kurwa zabijacie i te czaszki dalej są w tych miejscach i po prostu psujecie wszystko. Bo już czerwonych czaszek są 3 na mapie i ja nie wiem później, czy ktoś zginął, czy nie, tego się w ogóle nie da streamować. Nie wiem, jak to usunąć, kurde, najgorsze są te czaszki na świecie. No, czaszki to są takie, kurde. 2 na 10. No dobra, to niech zaczynają. Czekaj. Zeus, zwierzęcia, pociski dymne, odrodzenie, flary, efekty, granat, smugacze. Otwórz muzykę. Otwórz wiadomość radiową. Czekaj. Tylko to chyba nie ty mówisz, tylko to jest, wiesz. Wiem. Puszczę czerwonym. Powstrzymaj wroga. Myślisz, że usłyszeli? Jaką... Wątpię. Jaką muzyka... Akcja, stary. Muzyka, jaka to jest akcja? Kokainowa. Chemia wojny? Chemia, to pasuje chemia tutaj. Ale to jest tylko krótka. Zajmowanie kawali. Połączone siły. No dawaj, bo oni już są, kurde, czekają tu. This is War VR Remix. Dobra, jedziecie! Kurde, puszczyłem muzę teraz. Vintage akcja. Ale oni zginą, wiesz? Czuję, że niebiescy już zostaną przeorani. Tak? Zobaczymy. Jadą, puszczyłem ząbek. Ja za nimi podążam, patrz. Ale prują, i to wygląda, kurde, jak normalnie. No. Narkotykowa mafia. Tak prują sobie sypunią. Rozdzielili się na dwa teamy. Na trzy. Rubarn, Patryk i Ząbek. A gdzie jest reszta? A Ząbek ma dwóch ze sobą? Nie, Ząbek sam jest chyba. No, znowu się wrypał w mur Ząbek. Ząbek, naucz się jeździć. Nie mogę z tym typem. Daj pada. Nie wiem, powiedzmy, że się kurde znajdzie. Tu mamy jedno życie? Mam. Dobra, jest Rubarn. Tak, jedno życie, nie każdy. Nie, serio. Proszę, że nie będziemy piechoty. Ja przestawię respa czerwonym, wiesz? No. Dobra, Rubarn już jest w tym. W kokainowym domku. A Juber wie, gdzie oni są? Nie wiem, chyba się nie spodziewa tego ataku.
siedzi w jakimś budynku. W ogóle w inną stronę patrzy niż Erubarn z tym. To może być zaskoczenie dla nich. Ząbek to na pewno ich nie zaskoczy biegnąc środkiem pola. Co on tam widzi? Gówno widzi, patrzy się na krzaka. Mów mi, na kogo mam patrzeć, gdzie jest jakaś akcja, bo ja patrzę na ząbka teraz. Otaczają cały tutaj. No, bo muszą wypatrzeć, gdzie jest przeciwnik. Muszą zorientować się w sytuacji, nie chcą tak niepewniaka. W którą stronę patrzy Robin Pie? Robin Pie, on... W stronę ząbka, tylko że go w życiu tak, nie zauważy z tej pozycji, bo ząbek jest poniżej góry. A dobrze kombinuje. Teraz by go Robin Pie mógł zobaczyć i chyba go zobaczy, zobaczy go. Patrzy na niego Robin? Chyba nie. Cofnie, ale Patryk go zaraz zobaczy, popatrz. Patryk się czołga i mógłby go, gdyby nie to drzewo. Patryk to może weź, Robina przy życiu nie trafi. A kurde. Robin jest za daleko, ząbek podchodzi na blisko. Patrz, gdzie jest Erubarn. Erubarn zaraz im ukradnie kokainowy ten. Przecież on pójdzie, Erubarn jakby pobiegł plażą i poszedł na tym, to by ukradł ten, tę wieżę. No, jakby popłynął przez to do tego molo. Patrz, płynie. Co ty gadasz? Płynie, Erubarn. Nazwa scenariusza. Odpaliłem jeszcze raz nazwę scenariusza. Pokazała się na ekranie, czy nie? Nie. Koda. Patrz, oni rzeczywiście mi zakosi to. Jak się Robin tutaj nie popatrzy. Bo tylko Robin to, ale Robin kurde patrzy niby w tą stronę, to zauważy. On może zobaczyć, zwłaszcza, że jeśli słuchają live albo cokolwiek, to kurde to wiesz, to od razu kampa idzie Robina na ten. Ale Erubarn wolno się płynie, to zajmie mu trochę. Ząbek kurde w gaju oliwnym się w krzaku schował. A umiarkowany flankuje. Umiarkowany, wiesz co, ale spokojnie, Patryk zejdzie zaraz Erubarna i go wyrucha przecież. Teraz Robin Pie się kręci, kurde, jak bąk, nie wie co zrobić. Nie wie co zrobić? Nie wie co zrobić. Słysz na Patryka, puszczę im muzykę. Aegis Blues. Patryk, kurde, wodnik szuwarek idzie przez ten. Robin to już nie wie, w którą patrzeć, co? Robin już z każdej strony może teraz się spodziewać, że tak. No, Robin to zaraz będzie miał bukakę. Będzie patrzył, ząbkiem mógłby się w sumie... Ząbek rzucił granat, Rzucił granat? Zocik środkiem ulicy, ryzykownie. Ale chyba mu się to uda, bo ile ząbek się nie wychyli, ale chyba nie. Zocik idzie, tylko po co on tam idzie? Nie wiem, Erubarn zaraz dopłynie, kurde, jeszcze chwilę. Jakby ściągnęli... A Juber co robi? Juber na plaży, tylko kurde, to może zauważyć Erubarna. Nie wiem, czy oni go zauważą, oni tam nie patrzą nawet. Nie patrzą, tylko jak on wsiądzie, będzie chciał odpływać, to może być przypał. Ktoś się strzela, Patryk zginął. Kurde, Patryk ominęło zginął? Mnie to. Tak, Robin Pie go zabił. Patryk gdzieś podchodził. Widziałem. Ząbek jeszcze został, Patryk już mu pewnie powiedział, co jest grane. Patrz na Erubarna, strzelają do niego. To oni do niego? Tak. Ej, już, no to Robin już będzie, jak mu dali info. Ale ząbek może, jeśli ząbek strzeli Robina, to Erubarn spokojnie przejmie tą łódkę i odpłynie i tam ci będą w dupie. Patrz, ząbek mógłby w ogóle Jubera teraz trafić. No tak. I jeszcze Juber w ogóle, jeszcze to się... Patrz na ząbka. Strzela? Ząbek strzela? Jest, strzela do Jubera. O, patrz, jeszcze umiarkowany w tył zachodzi. Zocik sapruje. A Juber już nie wie co robi, położył się na molo. Położył się na molo i dramu poszła. Erubarn też nie wie co robić pod kamieniem, kurde, jak żaba. A wsiadł. Nie! Uda mu się? Nie uda mu się przecież. Nie, a taki był dobry plan. Plan był niezły, tylko moim zdaniem najpierw ząbek powinien zacząć strzelać do Jubera, wiesz o co chodzi. Umiarkowany z Zolciksa zobaczył na tyłach. A Robin Pie, ty mu dałeś jakieś optyki, czy co? Skąd on nam próbuje strzelać? Nie. Robin Pie, będę chciał ząbka. Jest Zolciks i umiarkowany będzie zaraz. Pokaż, będzie starcie między nimi? Zocik już go wyczaił i już celuje w tą stronę. Do ząbka Robin Pie idzie. Ząbek Jubera zabił. Ale Robin Pie zaraz go będzie zachodził. No i właśnie ząbek powinien zabić Jubera i... Czego ale jebło. Skąd się tu wziął?
on jest tutaj, ja myślałem, że on tutaj nie gra, what the fuck. Co za akcja. Czyli tylko umiarkowany został kokainowy ten. No ale to on tego nie porobi przecież. Ząbek, nie no, mieli bardzo dobry plan, moim zdaniem by im się udało, wiesz. Strategia odwrotu puściłem. Specjalnie dla umiarkowanego. Czekaj, można mu jakieś dźwięki puścić. Odtwórz wiadomość radiową. Dla niebieskiego odtworzę. Kończy się czas. Miłego, miłego dojechał. Miły padł i zostało jeden na dwóch sytuacja. Zolcik tylko i Robin Pie, tak? Tak, tak. A już chyba Robin Pie wyczaił. Patrz jak strzela, patrz jak do Robina strzela. Widzę, widzę, Robin kurde się czołga. Robin kurde toczy traseczkę. O Boże. Nie ma jeszcze, nawet gaci mu się nie pozakrwawiły. No ale... Zolcik spod hołu. Seryjka, wycisnął. A Zolcik skąd? Stąd? Robin się bandażuje, leczy się Robin. Dostał, dostał. Strategia odwrotu leci. Tylko umiarkowany jeszcze. Streamy nagłe... oglądali, nie wiem czy streamy oglądali, nie, chyba zdarzenie. Nie oglądali. Jakie nagłe zdarzenie? Kozy wybiegły na drogę. Mhm. Kozy na drogę to wybiegły. Jest aktywna akcja. To jest właśnie no. Przyrody. Oj, umiarkowany może mieć problemy teraz. Czekaj, respawnuj pasterza zwykłego. Jakiego pasterza? Cywile, mężczyźni. Czekaj. Araba jakiego? Mieszkaniec, czekaj, nie, Araba. Porządkowy, mężczyźni, fabuła. Nikos. Czekaj. Ready for orders. Oj, no i umiarkowany padł, no i koniec. Padł umiarkowany? Padł umiarkowany. A ja chciałem wejść w tego. Ja chciałem wpaść i wypasać owce. To mogło być dobre. Powiem ci. No jaka teraz mamy... Jaki mamy plan? Tak raz jest taki plan, że musimy przerwę zrobić. Zdarzenie dynamiczne w postaci kus było całkiem niezłe, powiem ci. Dobra, moi drodzy.